Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi kochani, dzisiaj będziemy grać sobie w Idle Heroes Simulator. Z tego co wiem, Idle Heroes to jest właśnie gierka, w której możemy sobie na awku trochę bić potwory. Zresztą nie wiem, czy nie grałem kiedyś w tą grę, ciężko mi stwierdzić, bo w tych gier Idle grałem sporo. No i oczywiście bijemy sobie w naszych przeciwników, przechodzimy strefę, jesteśmy na pierwszej strefie. Czwarty przeciwnik z pierwszej strefy, uwaga, pokonany, teraz jest piąty. No i w ten sposób przechodzimy sobie na kolejne i to kolejne poziomy. Gra bardzo fajna, na pewno będzie można spędzić w niej masę czasu. Przypominam również, moi drodzy, byście stawiali subskrypcję na tym kanale, bo lecimy do 100 tysięcy, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, jeśli chodzi o to, jeśli oczywiście zostawicie tą subskrypcję, jeśli polecicie znajomym, będzie mi jakby ekstremalnie miło, będzie mi całe serce mi zapłonie. Także, przechodzimy sobie do kolejnego poziomu i proszę bardzo, zaraz już są silniejsze stwory, ale my bijemy dalej po jeden, więc musimy się na pewno jakoś zupgrade'ować, zobaczymy. Tu jest też auto-levelowanie, jesteśmy w stanie to zrobić za 125 robuxów, na razie nie, jest też sklep. Możecie też, moi drodzy, zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. I propozycje swoich gier oczywiście zostawiajcie w sekcji komentarzy. Czyli last level, poprzedni level i następny level, dobra. Jest też autoclicker, możemy sobie kupić autoclickera za 39 robuxów, 50% przecena jest obecnie. Jak gram, to spoczko, bardzo fajnie. I on będzie rzeczywiście klikał cały czas. O! Czyli coś mogę jeszcze kupić, czyli auto progress mi się powiększa. Customowy portal albo starter pack. Dobra, czym jest starter pack? Nie jestem pewien, czym jest starter pack, ale skoro jest starterowy, to myślę, że będzie dobry. Zobaczmy. Uwaga. Get. Dobra, dostaliśmy już. Teraz jak mam to zamknąć tylko? To jest moje pytanie. Halo, gro? Jak to zamknąć? O, okej, okay, gro. Gro, nie wiem, co mam zrobić. Dobra, sytuujemy postać. Czy to mi zniknie w jakiś sposób? Halo, bo ja bym chciał to już... Nie ma żadnego X-a w grze. Gro? Byłoby miło, gdybyś postanowiła wyłączyć opcję zakupu. Chyba, wydaje mi się, że coś się zepsuło. Także jestem, nie wiem szczerze mówiąc, co dał mi starter pack. Mogę się domyśleć, że 50 tysięcy coinów i 200 gemów, szczerze mówiąc, bo chyba więcej obrażeń nie zadajemy, zdecydowanie. Więc jedyne, co nam zostaje tak naprawdę zrobić, to pójście do sklepu, w którym może będziemy mogli kupić... A, tu jest moja wyspa, tu możemy kogoś najmować. Wow, i to jest całe rozbudowane. Dobra, bierzemy w takim razie jakiegoś daily chesta. Tu możemy upgrade'ować, mamy miecz. Aha, czyli musimy mieć 5 petów. A skąd mam w ogóle żółwia? Ja mam aha, bo dostałem go pewnie na starcie. Dobra, a to jest beginner's blade? Forged axe. Czyli topór zadaje 400. Dobra, niech będzie, pety 30% więcej DPS-ów. Właśnie, bo tutaj nam się określa w DPS-ach. My mamy obecnie 0 DPS-u, więc nie możemy nic zrobić w sumie za bardzo. Teraz tak, tu mamy pasywki, możemy wybrać broń, czyli na przykład naszą obecną broń. I możemy dać 5 szkieletowych pająków, jakichś kryształów, czy coś takiego, żeby to ulepszyć. Niech będzie w takim razie. Możemy robić shiny. Co jeszcze jest za opcja? To jest miecz z czarnej materii. 150 tysięcy obrażeń za 2000 robuxów. Dużo! Możemy się reinkarnować, czyli możemy robić sobie oczywiście 80 potrzebny, czyli możemy robić rebirtha. Tu możemy kogoś nająć. Tutaj jest fajna opcja do najęcia kogoś. Mogę cię nająć za 16. To biorę. Za 80. A, czyli w ten sposób będziemy robić postaci. Dobra. I oni będą nam bić automatycznie. A tu są skrzynki. Nie wiem, co leci ze skrzynek, szczerze mówiąc. Więc kupmy na razie jakąś najtańszą skrzynkę. I zobaczmy, co... A, bronie lecą! Dobra. Albo oczywiście pety. Dobra, jest tomahawk. To nie jest zbyt duża szansa na cokolwiek, w sensie nic ciekawego. Podwójne nagrody, boostuj bohaterów. Zwiększony boost obrażeń. Jakby bardzo chętnie, czemu nie? Zróbmy sobie zwiększony boost obrażeń w takim razie. Cyk. No nie. Jak mam się tego pozbyć teraz? Jest X, dobra, pojawił się na dole. Jezus, całe szczęście. Ultra szczęście. Instantly spawn a treasure chest monster. Czyli, aha, czyli możemy też dostawać skrzynki i skipować jakieś tam. Dobra, są pasy. Auto progress myślę będzie ok, bo będzie nam w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo, szczerze mówiąc. Kasnowy portal. Aha, każdy kolor jaki chce po prostu. No to mnie nie interesuje na razie za bardzo. Teraz wiem, że na dole się pojawia X przynajmniej. Gro? Gro, X się pojawiał wcześniej. Gro, zawodzisz mnie.
Nie no, gra mnie nienawidzi po prostu. Restart! No, i teraz oni biją sami, proszę bardzo. I robią nam od razu kolejne poziomy chyba, tak? Które jest nie. Ale ja kupiłem chyba autopoziomowanie. No dobra, zobaczymy. W każdym razie widziałem też, że są kody. I na przykład jest kod Boost 200 chyba. A nie, już jest... już jest koniec! Ale jeszcze był Shiny Update. I też już się skończył. No trudno. A, i teraz przechodzi samo, widzicie. Samo przechodzi teraz na kolejne poziomy, więc moi tutaj się biją. Nie wiem, czy... A, mogę ich upgrade'ować. I widzicie, ile mi się zwiększy DPS-u. Mamy 4000. Mamy też umiejętności na 10 poziomach. Który był pierwszy w ogóle, szczerze mówiąc? Chyba ten był pierwszy. Bounty Hunter, tak jest. Dobra, upgrade'ujemy go na poziom 10. Obecnie ma poziom 10. I możemy kupić skilla. Zwiększa... Increase your click damage. A, czyli mój klikalny, moje klikalne obrażenia zwiększa o 100%, czyli będę bił teraz po 2. Nawet nie ma sensu, szczerze mówiąc, bo oni robią zdecydowanie więcej niż ja. Mamy też jakieś achievementy, które zrobiliśmy chyba. Tak jest. Możemy za to gemy zbierać. Ja sobie pójdę do sklepu w tym czasie. Jeszcze miałem zobaczyć, czy mamy rzeczywiście w sklepie jakieś sensowne rzeczy. O, to jest bardzo dużo rzeczy. To jest i miecz, i jakaś różdżka w ogóle, i pet, i... masa rzeczy, szczerze mówiąc. Są skrzyneczki za 100 robuxów. To też sobie kupimy jedną. Tutaj jeśli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, to mnie nie interesuje. Więc mamy teraz tak. Mamy 350 gemów. Tutaj teraz tak. Czemu ja w ogóle sobie sam sobie sprzedaję skrzynki? Okej. 160 tysięcy asasyn. Kup skrzynki. Czyli to są te same skrzynki, co tutaj. Dobrze, więc mamy 350. Zobaczmy w takim razie. Za silver. Jesteśmy w stanie kupić taką srebrną skrzynię. Ile jesteśmy w stanie tutaj dostać? Coś ciekawego. Dostaliśmy pieska. Piesek nie będzie pewnie wybitny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczmy. Autoklikar nie jest mi obecnie potrzebny. A ja w ogóle mam ataku 600 coś. Tak, bo ja mam ten miecz cały, dobra. W sensie ten topór oczywiście, no. Mamy pety, mamy tego. Zwiększa szansę na krytyka. Niech będzie, możemy też go sprzedać za 30 kryształów, jeśli byśmy chcieli. Dobra, więc spróbujmy w chwili obecnej, poza odebraniem oczywiście kolejnych gemów, za które będziemy mogli otwierać, bo kolejny dopiero bardziej się opłaca za 500. Spróbujmy otworzyć sobie za robuxy. Jaki jest tutaj w ogóle najlepszy? Legendarny. Ta skrzynka za robuxy jest trochę... jest coś jak na poziomie tej legendarnej. No, coś takiego. Dobra, kupujemy za 100 roboksików jeszcze oczywiście mityczną skrzyneczkę. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wypadnie. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje tym razem. Gro? Byłbym wdzięczny, gro, gdyby coś tu się wyświetliło. Gdyby tu się X mógł pojawić, byłoby super, bo nawet nie wiem, co trafiłem. Nie no, gra ma ewidentnie jakiegoś trolla totalnie. Może to schować muszę jakoś? Nie, nie wiem, nie wiem. No dobra, udało mi się wejść. Nie wiem też, czemu oni mają wykrzykniki nad sobą. W sensie, że mogę ich chyba levelować. Muszę zobaczyć, co trafiłem, bo nie jestem pewien. Peta trafiłem. T-Rexa trafiłem! 67% zwiększa nam naszego DPS-a. Czy ja naraz mogę mieć w ogóle tylko jednego peta? Tak, naraz mogę mieć tylko jednego peta. Więc jak miałem żółwia, mieliśmy 4,35 tysiąca. Teraz mamy 5,61. Widzę, że oni tutaj powoli już zaczynają mieć problemy z tym wszystkim. I moje zadawanie po 700 obrażeń nie jest w stanie cokolwiek zrobić tak naprawdę. Cyk. Mamy też 170 tysięcy, więc możemy zrobić tam kolejnych. Ale poupgrade'ujemy sobie wszystkich na poziomy 10, żeby mieli oczywiście skille, bo on na przykład ten zwiększa jego obrażenie o 100%, czyli no, jest w stanie cokolwiek zrobić. Wiadomo, każda postać będzie miała inny bonus, na przykład ten będzie miał tutaj drogie te wszystkie rzeczy. No i teraz ma 10 poziom, zadaje 3200 i zwiększa jego obrażenie o 100, czyli z 3000 na 6000. Za 4 miliony? Za 4 miliony? Okej, okay, dobra, to drogie to było jednak. I mamy bossa w ogóle. Moglibyśmy bić z nimi, ale wydaje mi się, że raczej nie jesteśmy w stanie już w tak krótkim czasie tego zrobić. Może... nie, nie jesteśmy w stanie. Musi się zresetować. Jeszcze raz. Resetuj się. Aha, musimy pokonać... nie, musimy znowu całą falę przejść? Tak to wygląda? Mamy 10 na 10. Nie, no jest complete. To next level. A, dobra, teraz. Skeleton Spider. O właśnie, potrzebujemy właśnie tych szkieletowych pająków tych. Potrzebujemy tam te rzeczy, które z nich wypadają. Czyli zakładam, że po tym jak go pokonamy, jesteśmy w stanie teraz dostać się... może nie dostać się, a bardziej jesteśmy w stanie pójść i coś tam sobie zaupgrade'ować na tym początku całym. Czy jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić? Zostało 7 sekund.
Ja staram się tutaj spamować ile tylko się da. 4, 3, 2, 1. Dobra, udało się! Bardzo ładnie. Dobra, lecimy na kolejne poziomy. Który był najlepszy? Chyba samuraj był w chwili obecnej najlepszy. 2000. On tu, no, zwiększa obrażenie nam. Mamy w tym momencie 11 tysięcy. Pyk, pyk, pyk. Nie, on nie był najlepszy. I zwiększa jego obrażenie o 100%. Kto był ostatni? Czy ty byłaś ostatnia? Nie, ty masz małe obrażenia. Ty? Ty masz duże obrażenia, ty masz bardzo duże obrażenia. A twój skill nie wiadomo co robi nawet. Dobra, to idziemy kupić nową osobę tak naprawdę. Jeśli chodzi o to, wydaje mi się, że to będzie najsensowniejsza opcja w chwili obecnej. Więc idziemy jak najbardziej i kupimy sobie asasyna. Kolejna jest osoba za 640 tysięcy, więc niech będzie. Wracamy na... Nie wracamy jeszcze na wyspę. Bo tu gdzieś była opcja na shiny chyba? Nie. Mała szansa na zupgrade'owanie. Ale chwila, mógłbym dać tego żółwia. 13%. Creating shiny. Nie udało się. No trudno. Ale tutaj możemy coś zrobić. Choose weapon. Dobra, wybieramy broń moją. Jak najbardziej. I potrzebujemy 5. Aha. Aha. Dobra, rozumiem wszystko. Czyli po prostu nie mamy, nie jest w stanie za każdym razem wypaść. Niech będzie. Możemy też iść zobaczyć na inne wyspy. Czyli na przykład osobę, która ma tam, nie wiem, biliony. Ninja the Life. Tutaj. No, tych postaci jest tu zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej tych postaci. 54 poziom, moi drodzy. 50... Czy jestem w stanie mu przełączyć? A, nie mogę mu przełączyć. Myślałem, że będę w stanie mu przełączyć w jakiś sposób. Dobra, wracamy na moją wyspę. Gdzie jest moja wyspa? Na samej górze oczywiście. Jak najbardziej. Dobrze, lecimy i bijemy tutaj przeciwników. Ja biję po 2000 w tym momencie. Oni już biją po 25 tysięcy, więc powinni być w stanie zrobić bardzo dużo. Co to jest w ogóle za przycisk? Customize. Customize co? A, że portal! Zmiana koloru portalu. Dobra, to mnie nie interesuje jakoś strasznie. Ciebie sobie zupgrade'ujemy na jakiś tam 20 poziom, czy coś takiego. Skille. Zwiększa twoje obrażenie na 25. Kolejna umiejętność. Bo czasami zwiększa, o, znowu zwiększa jej obrażenia, ale czasami, a widzicie, że naprawdę bardzo mało płacimy za jej poziomy. Teraz chyba na 50. poziomie jest kolejny, tak jest. A czasami zwiększa nie tylko ich obrażenia, ale zwiększa też obrażenia... Na setnym, na 75. Ale czasami też zwiększa obrażenia wszystkich dookoła. O, i tutaj na przykład zwiększa o tego. I ona sama zadaje 42 tysiące, więc sama zadaje połowę naszych obrażeń. To jest od groma. O Boże, ciebie nie miałem ulepszyć, bo ty jesteś za drogi. Ciebie możemy ulepszyć na 25 poziom, bez problemu żadnego. I będziesz miał większe obrażenie o 100%. Niech będzie w takim razie. Ciebie ulepszymy na poziom 50. Pyk, pyk i znowu skill i o 100%. Czyli tu chyba nie ma w tej grze akurat w ten sposób. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale w innych grach wiem, że tak jest. I znowu skill za 10 milionów. Aha, bo ty masz te drogie po prostu. Ty jesteś chyba najdroższy w chwili obecnej. Dobra, ciebie możemy ulepszyć na 25, nawet na 50 poziom, szczerze mówiąc. Bo jesteś naprawdę bardzo tani. Dobra, i skille. O 100% obrażenia i o 100% obrażenia. I masz 46 tysięcy obrażeń. I już jesteśmy, już mamy 480 tysięcy obrażeń. To jest od groma. To jest totalnie od groma. I na 75. Co się stało? Your double reward boost. Nie, podziękuję na razie. Nie potrzebujemy na razie żadnych tam boostów, innych rzeczy. Za 200 tysięcy odblokowujemy jego umiejętność erupcji. Czy ja mogę... A, mamy! Jest erupcja, dobra. Aha, i to jak działa? Zwiększa mój DPS na 30 sekund. O kurde, to... nie wiem, czy też jest gdzieś napisany czas. A, tu jest po prostu jak minie czas. Czy jesteście w stanie dotrzeć do bossa? Raczej nie jesteście w stanie dotrzeć do bossa. Czemu ty masz w ogóle złote? Aha, bo mogę ci umiejętność kupić. Ciebie możemy na pewno bardzo ulepszyć. Bounty Hunter na nawet na setny poziom, mi się wydaje. Szkoda, że nie ma opcji ulepszania o 10 poziomów, o ileś tam poziomów. No i teraz patrzcie. On jest tu na setnym poziomie. Wiadomo, już ma o wiele więcej obrażeń. Na początku miał jeden obrażeń. Ma 1300. Kupujemy mu upgrade, który tak już kupiliśmy. Kupujemy mu enraged, kupujemy mu ten upgrade, ten upgrade, ten upgrade. I daje... click damage. Aha, bo my ulepszamy tylko swój click damage dzięki temu. Dobra, rozumiem wszystko. Ale mamy nową umiejętność, która... auto fast clicker rift. Aha, czyli klikamy, jakby nasza postać klika, ale jest to auto clicker i zadaje dwa razy tyle obrażeń. Jeszcze jest assassin hero, który kosztuje 200 tysięcy. Myślę, że możemy mu zainwestować w poziom 10 i zwiększymy mu
Aha, moją szansę krytyczną o 150 milionów. Okej, dobra, rozumiem wszystko. Tutaj musimy musimy zresetować poprzedni poziom. I teraz kolejny poziom i kolejny poziom. Dobra, i lecimy, moi drodzy. I krytyki, proszę bardzo. I ile to trwa? 30 sekund, tak? Myślę, że nawet z tym nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie przejść tego Frost Gianta. Nie mamy nawet opcji na przejście tego. Auto clicker on. Nie ma nawet opcji jednej. Nawet 29. Tu sobie tłuczcie, a ja pójdę tym razem. Mamy 170 gemów, czyli dalej mało. Mogę sobie tutaj cokolwiek kupić, w sensie odebrać 125 gemów, bardzo ładnie. Ale możemy kupić maga, który będzie zadawał 18 tysięcy i kolejną osobę, która zadaje 4 miliony, 75 tysięcy. 24 miliony kolejna osoba kosztuje. Więc teraz wracamy na naszą wyspę. Dzięki temu, pyk, proszę bardzo. I nasz król jest w stanie dostać upgrade, 37 tysięcy. No i możemy zwiększyć jego obrażenie o 100%. Możemy też ulepszyć naszego maga. Albo gdzieś jeszcze jakąś osobę kupowałem. Blade Queen? Ciebie chyba? Za 6 milionów. Tak, i ona też będzie dużo robiła, szczerze mówiąc. Wow, tutaj po 100 tysięcy. Ciebie ile upgrade kosztuje? Bardzo mało ciebie upgrade kosztuje. W chwili obecnej przynajmniej 25 poziom możemy ci zrobić i zwiększyć ci obraz za 25 milionów. Wow. Dobra, to jest bardzo dużo, szczerze mówiąc. Ile mamy w ogóle obrażeń? Milion tego. Trzymalibyśmy pewnie z 2 miliony. Dobra, wbijamy ci setny poziom w takim razie. Proszę bardzo. I dostajesz znowu 50%. A, increase your click damage by 50% of your total DPS. Dobra, czyli też klikanie moje. To jest stricte moje klikanie. To nie jest zbyt dużo, ale nie oszukujmy się, zawsze to robi coś. To jest click damage, to mnie nie interesuje. Tu możemy trochę poupgrade'ować na jakiś tam setny poziom. Mi się wydaje, że jesteśmy w stanie to zrobić bez problemu. 172 tysiące. I znowu click damage. No trudno. A ile tu mamy już? 1,3 miliona. Dalej nie za dużo. Może ten Assassin Hero też nie będzie nam w stanie zbyt dużo zrobić. Król? Król jest w stanie... Spoko, króla możemy robić. Króla możemy zrobić na 50 poziom i nie kupimy mu. A możemy mu kupić za 4 miliony i za 10 milionów. I teraz ma 500 tysięcy, więc mamy ponad 2 miliony. Powinniśmy być w stanie przejść bossa. Zobaczmy, jak im to idzie. No, idzie im to. Zdecydowanie im to idzie. Szkoda, że mogę mieć jednego peta tylko. Bo byśmy zwiększali jeszcze bardziej. Bo można tu chyba kupić, z tego co pamiętam, takiego pasa, żeby mieć właśnie, mieć 3 wyjęte pety. I to jest też bardzo spoko opcja, bo tych, dzięki tym petom, które posiadamy, jesteśmy w stanie zrobić dużo. Tylko niech mi się teraz zamknie od razu. Nie! Nie! Gro! Proszę cię, nie! No ja nie chcę znowu robić restartu. Nienawidzę tego. Dlaczego oni wymyślili, żeby od razu wyskakiwało? Super, no, to jest kupowane tutaj razem. Jestem chyba głupi, bo ja nie jestem w stanie kliknąć. Nie jestem w stanie ogarnąć, co ja mam kliknąć, żeby się tego pozbyć. Jaki jest tego sens? No dobra, ale skoro już tutaj przeszliśmy i udało mi się kupić to... tego, żeby mieć 3 pety, no to przydałoby się je przynajmniej założyć. Mam na pewno jednego peta jeszcze, czyli tego pieska, który zwiększa szansę na krytyka. Nie wiem, czy moim postacią też zwiększa szansę na krytyka, ale wiem jedną rzecz, że jeszcze raz muszę tu wejść i muszę kupić jeszcze jedną mityczną skrzynkę, żeby mieć oczywiście trzeciego peta, żeby liczyć na to, że coś tutaj fajnego trafię. Więc otwieramy. Znowu otwiera się coś, co... Nie wiem, mogę kliknąć cokolwiek. Nie chcę portalu. Musiałbym mieć kupione wszystkie game passy, żeby mi tego nie... Wiem, że tu na środku się wyświetla przecież zawsze ten X. Czy może mam kliknąć X? Dobra, nieważne, restart. I powiem tak, potrzebowałem peta, dostałem broń, 37 tysięcy. Obecnie oni biją po 2 miliony, mój atak wynosi 311 tysięcy. Ale jak założę tą broń, to mój atak wynosi 570 tysięcy. Więc jestem w stanie bić bardzo dużo. Jeszcze jak mam krytyka, to już w ogóle kolejna rzecz. Dlaczego tak głupio to działa z tymi petami? W sensie, dlaczego to działa tak dziwnie, tak źle? Że te otwieranie skrzynek za każdym razem otwiera nam to. Przecież to powinno być... To jest jakieś głupie totalnie. Autoprogres. Chciałbym otworzyć tą skrzynkę na przykład. O, i tyle. Chciałbym otworzyć tą skrzynkę. Vine Staff. Ja naprawdę potrzebuję peta w chwili obecnej. Peta. Nie skrzynki. Stać mnie na jeszcze jedną, stać mnie na jeszcze jedną. Dobra, otwieramy. Peta, poproszę peta jakiegoś. Zwierzaczek jakiś fajny. Pingwin.
Jest! Dobra, rzadki, 12%. To mogę się cieszyć przynajmniej z tego. Dobrze, więc zobaczmy jak... jak ten pet wygląda. Pingwin, 20... Więcej coinów, więcej pieniędzy. Dobra, to też, czyli jakby kolejna statystyka. Bardzo mi się to podoba. Idziemy. Bardzo ładnie, bijecie po 2 miliony. Tutaj ktoś przyszedł w ogóle tłuc, ale... Właśnie, za ile jest kolejna postać? Bo mamy już 70 milionów. Czy jestem w stanie to zrobić, szczerze mówiąc? Chyba tak, bo jest na zielono. 24 miliony. Sun God, czyli Bóg Słońca. 160 milionów, champion. Prawie nikogo tu nie ulepszam już w tym momencie, ale kogo by to interesowało jakby. Pyk, lecimy. I teraz jesteście w stanie bić z 2 milionów automatycznie 3 miliony. Czyli dużo. Asasyn, możemy teraz asasyna ulepszyć na 25 poziom, który zadaje 400 tysięcy. Aha, tylko jego skille są super drogie. A twoje skille też nie wiemy na ile są drogie. 6 milionów kosztuje jeden poziom twój. Ty kosztujesz ile? 40 milionów jeden poziom. Ale no 250 tysięcy dajesz, to jest dużo. Czy pan król się tutaj już namyślił 40 milionów, żeby zwiększyć twoje obrażenie z 500 000? Tak? To jest, bym powiedział, całkiem spora kwota. Tutaj tego możemy ulepszyć na poziom 10 maga. I on zwiększy swoje obrażenie o 100%, czyli na... 1 bilion? Czy wziąłem 1 bilion za ulepszenie? Dobra, ja chyba jestem ślepy jakiś. Ile jest w ogóle na kolejne? 125 poziom. Aha, i tu już jest maksymalny 125. Dobra. A mogę zrobić 126. 10 milionów. Znowu zwiększa obrażenia. Niech będzie, niech się nauczy. Tak, czyli możemy robić ich dalej, ale to nie ma... A, i się świeci! Czemu chwila, czemu się świecisz? Czemu się świecisz? Mogę cię jeszcze ulepszyć? Dlaczego masz żółty wykrzyknik nad sobą? Nie mogę ci już ulepszyć. Nie masz dalej umiejętności. A ciebie mogę jeszcze ulepszyć? Mogę cię na pewno ulepszyć. Na 125 tak samo pewnie, nie? 125. 400. A ty jeszcze masz 150 poziom. Dobra, to ulepszamy w takim razie. Ulepszamy, 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 ulepszamy. 150 skille. Pyk. Nice. I dzięki temu mamy... Nie, myślałem, że mam kolejną umiejętność. Po 1 milion bije. Ale też zwróciłem uwagę na coś, że jestem głupolem i mogę klikać. Tu jest razy 10 na przykład, żeby zrobić. Pyk. A ty już nie masz wyżej poziomów, ale oszustwo! O kurde. Dobra. To możemy zrobić w ten sposób. O kurde, dobra, ja tego nie widziałem po prostu. 250 milionów na ulepszenie, come on! No przecież to jest jakiś żart, nie ma nawet opcji zrobienia tego. Pan Mag może pójść na kolejny poziom, na 25 może będzie w stanie. Pyk. I ulepszenie kosztuje 2,5 biliona. Nice, idzie wam po prostu fenomenalnie. Czy jesteście w stanie pokonać tego bossa? Powiem tak, nie jesteście w stanie pokonać tego minibossa, ale jeśli ja wam pomogę za 11 sekund z boostem, będziemy w stanie to zrobić, będziemy w stanie to dźwignąć, tylko potrzebujemy jeszcze 6 sekund. 3, 2, 1 i siup. Kolejny poziom, dobra, lecimy z tym bossem. Boom! Lecimy z nim! Cyk! Wszystkie jakieś tutaj umiejętności, które mieliśmy. Erupcja, czyli zwiększa nasz DPS razy 2 tak naprawdę na chwilę. Dzięki czemu wynosi on 13,5 miliona, a nie tam 7 czy coś takiego. I ja oczywiście również zadaję szybciej obrażenie. Proszę bardzo, miniboss rozwalony, żaden problem. Cyk, 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 cyk. Jeszcze 10 sekund tego mamy, więc możemy to przyspieszyć. 18 milionów, proszę bardzo. O, i możemy kupić teraz Champion Hero. Bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie w takim razie. Możemy sobie iść i kupić kolejną postać. Nie wiem, ile tych postaci w ogóle jest, bo nie jest chyba napisane. Magmowy za 1,2 biliona, jeśli bym chciał. Ale myślę, że na razie nie chcę, szczerze mówiąc. Achievementy kolejne, proszę bardzo, 155 gemów. Także, również jeśli chodzi o tą gierkę, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Oczywiście jest to bardzo, ale to bardzo mile widziane. Ja zapraszam was również na NB, gdzie jesteście w stanie kupić taniej gierki, czasami w cenie jednej, tak naprawdę dwie albo trzy, ale również jesteście w stanie kupić taniej karty doładowujące Robuxy do Robloxa, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i cześć!